Sport Group. Spełniamy sportowe marzenia. Za chwilę Mistrzostwa Świata, ale wróćmy na chwilę do Pucharu Świata. Jak podsumujesz swoje występy w tegorocznym cyklu? Dobre czasy, medale, ale też czwarte i szóste miejsce. Starty na Pucharach Świata w Toronto oraz w Indianapolis wyszły lepiej niż z trenerem się spodziewaliśmy. Cel było, celem było wypływanie kwalifikacji na Mistrzostwa Świata, które Zaczynają się już we wtorek. Popłynąłem tam bardzo blisko rekordów życiowych na 50 oraz 200 metrów w stylem grzbietowym, gdzie udało mi się również pobić rekord życiowy na 100 metrów w stylem grzbietowym i na drugim Pucharze Świata również poprawić życiówkę na 200 metrów w stylem grzbietowym. Więc to bardzo cieszy. Czwarte oraz szóste miejsca na pewno były wartościowymi wynikami, liczącymi się do klasyfikacji generalnej na, na koniec zawodów, więc pozwoliło mi to zdobyć wiele punktów i napawa to wielkim optymizmem przed startami na głównej imprezie, którymi są Mistrzostwa Świata właśnie w Australii. Jak bardzo cieszy życiówka? Bardziej niż medal? Myślę, że tak. Myślę, że tak, zwłaszcza na takiej, na takiej imprezie, e, gdzie pływa się z najlepszymi zawodnikami z całego świata e, i przy okazji poprawienia rekordu życiowego e, możliwość zdobycia medalu. E, w moim przypadku było to Srebrnego, e, cieszyło jeszcze bardziej. E, jak wiadomo, życiówka świadczy o, e, o progresie, także najważniejszy w każdym sporcie jest progres i, Tutaj, tutaj to wszystko było. Jakie plany na najbliższe mistrzostwa świata? Kolejne medale, życiówki? E, tak, tak. E, oczywiście, no zawsze, zawsze w założeniu najważniejsze to, to żeby poprawiać swoje rekordy życiowe oraz walczyć o jak największe miejsca. Także jestem pozytywnie nastawiony przed startami. Czuję się dobrze. Puchar Świata był miesiąc temu, teraz wkroczyliśmy w taką fazę odpoczynku, gdzie już łapiemy świeżość oraz, oraz szybkość, więc jestem dobrej jeśli Tak naprawdę nie mogę doczekać się już startu. Czujesz, że ręce i nogi niosą? Forma jest? No tak, jak powiedziałem, ręce i nogi są gotowe. Jestem wyświeżony, odpoczęty, jest naprawdę szybko, więc tak naprawdę start zweryfikuje wszystko. Ale tak jak powiedziałem, czuję, czuję się pewnie, czuję się, czuję się dobrze, nic mi nie, nie dolega. Także mam już, tą, mam już ten głód startowania, zostały dwa dni do startu, a tak naprawdę mógłbym startować już dzisiaj. Na co dzień tonujesz w USA? Nie tęsknisz za Polską? Um, tęsknię i nie tęsknię. Chyba najbardziej tęsknię oczywiście za, za rodzinami i znajomymi. Um, oczywiście mogę do tego dodać też polskie jedzenie. Pierogi, ale już niedługo święta, więc będę miał możliwość najedzenia się właśnie, właśnie tą potrawą. I tak jak mówię, ale, ale przyzwyczajony jestem do wyjazdów. Wyjeżdżam z domu od, od 15 roku życia, także na wyjazdach, obozach oraz zawodach spędziłem tak naprawdę połowę, połowę swojego życia, więc jestem do tego przyzwyczajony i myślę, że. Podoba mi się ten styl życia. Jak wyglądają Twoje treningi? Co możesz zdradzić? Jako, że jestem sprinterem, mogę powiedzieć, że jest bardzo intensywnie. Można powiedzieć, że jest krótko względem dystansu, ale czasowo no, zajmuje mi to jeden trening w wodzie do dwóch godzin. Trenuję dwa razy dziennie po dwie godziny i tak jak mówię, no, głównie skupiamy się na, na intensywności, nie pływamy długich zadań. I na siłowni. Pozdrawiam serdecznie mojego trenera Arkadiusza Paucha. Też jestem dobrze prowadzony, i wszystko jest ułożone zgodnie z planem, i z głową żeby było wszystko połączone w wodzie oraz na siłowni. A jak odpoczywasz? Co jest twoją ulubioną formą relaksu? A, mogę powiedzieć, że jako sportowiec ja nie lubię nie lubię leżeć w łóżku, chyba, że to są zawody, tak jak teraz, i lubię ruch, lubię aktywność, bardzo lubię grać w piłkę nożną, um, lubię wyjść ze znajomymi i pograć um, w taką grę amerykańską, która się nazywa disc golf, czyli frisbee. Um, tylko golf, tylko że grany frisbee. Rzuca, staramy się rzucać um, do, do kosza, um, właśnie frisbee i, i, i trafić, um, tak jakbyśmy grali w golfa. Lubię oglądać filmy czy pograć właśnie w FIFA, jako że moim, mogę powiedzieć drugim, a tak naprawdę ulubionym sportem jest, jest piłka nożna. Także myślę, że te rzeczy są fajną formą relaksu w moim przypadku. Futbol amerykański, NHL czy może NBA? Zdecydowanie NHL. W moim mieście mamy, mamy drużynę hokeja, która gra w NHL i. Była kiedyś taka śmieszna sytuacja, że poznałem się bardzo przypadkiem z jednym z zawodników z, z, z tej drużyny NHL Keynes i, i bardzo często miałem e, bilety na, na mecze hokeja. Więc w tamtym sezonie pojawiałem się dość, bardzo często na meczach, na meczach NHL i naprawdę robi to na mnie duże wrażenie. Dużo się dzieje, dynamiczna, dynamiczna rozgrywka, e, ale byłem też na kilku meczach NBA e, czy, właśnie, czy właśnie futbolu amerykańskiego, ale. E, nic mi się tak nie podobało jak mecze hokeja. Przed Tobą Mistrzostwa Świata. A jak ocenisz Piłkarski Mundial? Kto jest Twoim faworytem do wygrania? Tak jak powiedziałem, piłka nożna e, jest moim ulubionym sportem poza pływaniem i mogłem powiedzieć, że jest to również całe moje życie: e, FIFA, wszystkie, wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz e, e, wszystkie Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. Od małego mogę powiedzieć, że kibicuję Francji, jak w 2006 roku obejrzałem pierwszy raz Mistrzostwa Świata e, i pamiętne karne, gdzie bronił bramkarz Fabian Barthez, e, tak mi to zostało i do tej pory kibicuję Francji i no świetne e, mistrzostwa, mistrzostwa Świata, sensacji, Maroko zakwalifikowało się do półfinałów. E, no i po cichu mogłem liczyć na taką sensację Maroko z Chorwacją w finale, ale niestety muszę podtrzymać swojego słowa i chciałem, żeby to Francuzi trójkolorowi sięgnęli po po złotego kebaba. Także z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam was wszystkich na razie. Kaman Sport Group spełniamy sportowe marzenia.